Odwiedzamy muzea z wielu powodów. Chcemy przeżyć wzruszenia estetyczne, pogłębić wiedzę, poszerzyć horyzonty, ale chyba rzadko szukamy wśród postaci przedstawionych na obrazach podobizny własnej lub znajomych. A jednak spostrzegawczy wrocławianie zwrócili uwagę na portret, który przypominał im znajomego z ekranów kin. W Konterfekcie Johannesa von Fochten dopatrzyli się podobieństwa z Robertem De Niro. Pan dyrektor Piotr Oszczanowski, panie dyrektorze, czy to możliwe, że Bartłomiej Strobel w 1628 roku uwiecznił przodka amerykańskiego aktora? No, chcielibyśmy. O włoskich korzeniach jegomość, przypomnę, jego pradziadkowie wyemigrowali z Ferracano we Włoszech. No, bohater kultowych filmów, przypomnijmy chociażby Łowca Jeleni, Nietykalni dawno temu w Ameryce, Taksówkarz. Jednym słowem, no, ktoś doskonale znany. Czy mamy prawo przypuszczać, że właśnie on jest ci wcieleniem kolejnym po stuleciach właśnie naszego bohatera, tego niezwykłego obrazu Bartłomieja Strobla? Być może. Zwracam Państwu uwagę na to niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju podobieństwo. Otóż ta brodawka pojawiająca się na prawym policzku Roberta De Niro, wypisz, wymaluj, taką samą znajdujemy u naszego Fochtena. No a jeśli nie przodek De Niro, to kto wobec tego? Kto jest przedstawiony na tym portrecie? I tu mamy pewien problem. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj muszą być obowiązujące dwie hipotezy. Jedna i druga wiąże się oczywiście z rodem von Fochten, bo o tym decyduje herb oraz data w 1628. Tych dwóch potencjalnych to z jednej strony Johannes, urodzony w 1578 i zmarły w 1637, drugim Nikolaus, urodzony 5 lat później, a zmarły w 1628, w roku wykonania obrazu. Różnica pomiędzy nimi jest raptem 5 lat. I to sprawia, że z pozoru wydaje nam się niemożliwe ostatecznie rozstrzygnąć, kogoś to dokładnie przedstawia. Ale dziś czasy się zmieniły. Proszę sobie wyobrazić, że istnieje taka microsoftowska aplikacja, bardzo sympatyczna, mianowicie, która pozwala na podstawie zdjęcia oszacować wiek, który model posiada. Kiedy podłożymy ten obraz, co jest ewenementem, dlatego że oszukamy jakby komputer, bo nie fotografia, a obraz, i zapytamy, na ileż lat wygląda ten jegomość, pada odpowiedź 48. Sam fakt, że oszukujemy, to jedno, a wynik dla nas jest o tyle istotny, że wszystko wskazuje, że właścicielem, i to bardzo nam pasuje, jest niejaki Nikolaus von Fochten. Człowiek, który młodość spędził na podróżach zagranicznych, edukacyjnych. Orlen, Altdorf, ale przede wszystkim Italia. Tam w Sienie, w Padwie spędził kilka lat. Mało tego, zachowały się do dziś jego listy pisane po włosku. To też nam się bardzo podoba, Robert De Niro. Tak czy owak, gdyby to rzeczywiście był rzeczony Nikolaus, okazałoby się, że nie miałby najmniejszych problemów zetknąć się z naszym malarzem, Bartłomiejem Stroblem. Bo Strobel, co jak co, wybierał sobie przyjaciół. Nikolaus von Fochten niewątpliwie należał do ówczesnej elity Wrocławia, więc możliwość zetknięcia się tych dwóch ciekawych indywidualności była bardzo, bardzo duża. Na czym polega siła tego portretu? Bo nie tylko na tym, że widzimy tu podobieństwo z aktorem. Tutaj są ukryte jeszcze niezwykłe rzeczy. No, bardzo charakterystyczne dla Strobla to jest jego maniera. To jest rzeczywiście dzieło, które zdradza jego rękę w wielu, powiedziałbym, fragmentach. Ta sugestywność, ta wyrazistość, ta pewna, powiedziałbym, no, ikoniczność tego przedstawienia, jeśli chodzi o partię twarzy. Proszę zwrócić uwagę. No, wręcz mamy świadomość, że obcujemy z żywym człowiekiem. Jest to tak przekonywujące. I proszę zobaczyć coś bardzo charakterystycznego dla Strobla. Pewna powściągliwość, by nie rzec oszczędność, ba, nawet i pewna być może nieudolność w malowaniu partii tułowia. Tutaj oczywiście tylko fragmentu, acz widać, że to go mniej interesowało. Chodziło o tą pewną głębię psychologiczną, bo takowa jest. Widać, że to jest solidny kawał faceta, marsowe, krótko mówiąc, wąsy, zdecydowany wzrok, choć wiek robi swoje. Te podkrążone oczy, te worki, te zmarszki, ten pewien wyrys, wszystko Strobel.
Dlaczego również sztrobel? Ano dlatego, że również daje popis dla pewnej szczególnej umiejętności, która jest rzadka. Mianowicie obok tego bardzo, powiedziałbym, renesansowego, wręcz humanistycznego portretu pojawia się próbka jego talentu jako kaligrafa. Ten herb namalowany z niezwykłą precyzją, wręcz zgodnie jeszcze ze średniowieczną tradycją albo, jeśli chodzi o czasy nowożytne, taką typową dla pamiętników, tak zwanych sztambuchów, również jakby zdradza rękę Sztrobla. W tym był również niezwykle władny i coś takiego potrafił. To jest rzeczywiście malowane z ogromną cierpliwością, dokładnością, że nie wspomnę, bo to jest również argument atrybucyjny, że przypisujemy to dzieło Sztrobla niesygnowane, sposób, w jaki rysuje szóstkę. Tak szóstkę rysował czy pisał tylko i wyłącznie Bartłomiej Sztrobel. Genialny artysta, doskonały portret. Czy jest szansa, że Robert De Niro dowie się o tak wspaniałym obrazie, który być może przedstawia jego przodka, który znajduje się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu? Będziemy kusić. Oczywiście postaramy się poinformować tego genialnego aktora, zdobywcę 2 Oscarów i wielu Złotych Globów o tym, że w pewnym muzeum za oceanem znajduje się jako ozdoba galerii podobizna człowieka, który kto wie, czy nie jest być może jakimś antenatem. Wszak przypomnę, że De Niro, choć nazwisko ci włoskie i rzeczywiście po stronie ojca są te korzenie włoskie, no również jeśli chodzi o matkę, ma swój rodowód holenderski, niemiecki. Nie jest wykluczone, bo wszak DNA, portret, brodawka, wzrok, brwi, wszystko to zaświadczają, że coś musi być na rzeczy. Życzyć należy sobie, aby kiedyś dane było mu osobiście to zobaczyć.